A dzisiaj zobaczymy sobie to tutaj cudo, czyli kalendarz adwentowy z Minecrafta, którego można sobie samemu stworzyć, złożyć, chciałam powiedzieć. Wydaje mi się, że on zrobi tutaj taką makietę, w której chyba też będą figurki. Na to liczę. I te figurki mam nadzieję, że będą pod najfajniejszymi dniami, czyli Mikołajki, święta i połowa kalendarza. Oczywiście, jeśli chcecie dołączyć do najstarszego teamu na całym YouTubie, Muffinkany, to koniecznie upewnijcie się, że macie przycisk subskrybuj kliknięty. No i oczywiście, misiaki, jeśli lubicie Minecraft, koniecznie zostawcie kciuka do góry. Mamy tutaj aż 24 okienka. Ogólnie te okienka też wyglądają na kształt jakichś różnych rzeczy. Ciekawe, czy one też się składają, bo ja totalnie nie ogarniam. Kitek, załatwił mi ten kalendarz. Nawet mamy tu przejście do Netheru. O, ja cię kradę. I prezent! Ten prezent nie jest pod szóstką. No nieważne. W każdym razie zaczynamy od jedyneczki. Jedyneczka mamy tutaj i ja nie wiem, jak ja mam ją rozerwać. Czy ona coś tutaj robi, świnko? Słuchajcie, mam teraz asystentka. To jest nasz asystent świnka. I ona dzisiaj... To jest obczekolczykowana, jeszcze nie zjadę tego. Ona dzisiaj pomoże otworzyć to i złożyć, bo no chyba pójdzie mi marnie. Dobra, tak? Pokazuj, co jest w jedyneczce. No bo patrz, to są drzwi, które się otwierają, ale tu też mamy takie coś, czyli jak ja mam to zrobić, tak? O ja, Steve, to jest świąteczny Steve w świątecznym sweterku. I patrzcie, ruszę głową. I to jest ładnie wykonane, to jest naprawdę ładne. A te drzwi mam zostawić, czy wyrzucić? Bo patrz, one się otwierają. Chyba ja powinnam tak to wyjąć teraz. To się składa. Patrz, no fail numer jeden. Oczywiście, jeśli chcecie w ogóle dołączyć do naszych przygód w Minecrafcie, ponieważ tworzymy całą historię w Muffinkowie, zapraszam was na mój kanał gamingowy Muffinart Gaming, macie go tutaj. Nasza świnka również was zaprasza oraz mój drugi wierny asystent, czyli świnka numer dwa. Nasz Steve mi radzi, żebym zostawiła to okienko, więc odłożymy je na bok i idziemy do dwójeczki. To jest od razu, aha, to jest wszystko po kolei ułożone. I mamy dwójkę, czyli prezencik. I pod dwójeczką mamy... Łóżko? Nie, może to być dla niego. Patrz, nie, to jest czapeczka. Czapka dla Steve'a i to świąteczna. I ona pasuje. Ja się bałam, że tu będą tylko kartonowe rzeczy, a to jest totalny sztos. No dobra, idziemy do trójeczki. I pod Siekierka. Trójeczkę mamy... Drewno? Co to jest? Drzewo do złożenia. To jest do złożenia, ale to jest po prostu klocek. Tak. Klocek z drzewa do złożenia. O, ja cię kręcę. No i nasz sześcian już jest tutaj złożony. I do naszego Steve'a. Czy on wymiarowo idealnie jest, Kitek? Szczerze, bardzo podobnie nie. Steve ma wysokość dwóch klocków, tak można to nazwać. No w czapce ma, ale bez szafki niestety nie, więc prawie było idealnie. Teraz idziemy do czwóreczki, nie ma co zwlekać, słuchajcie. O, mamy znowu skrzynia. Nie, to nie jest skrzynia, to jest crafting. No widzę przecież. No na ten mamy crafting i po prostu drewno. Czy coś z tego zrobimy? No trochę tak, ale patrzymy, co mamy tutaj dalej. Chyba mi drzwi właśnie spadły. Nieważne. Idziemy tutaj do prezenciku. Prezent jest piątką. Jest tyci? No taki mateczko. Co to jest? To jest łuk, ale to jest tycie. O, ja cię kręcę. Co? Jakie to jest petit! Zobacz, jakie to jest małe. Czy mu się zmieścić jakoś do łapki? Może tak? Tak! Działa! O ja! Ale czad! Mega, dobra. Tego się nie spodziewałam, ale to jest takie drobne. I mamy teraz szóstkę. I pod szóstką, czyli pod Mikołajkami, mamy znowu te drzwi. Ja na wszelki wypadek je będę zbierała, bo nie wiem, czy mi się przydadzą. To będzie Alex. Myślisz? Tak, myślę, że to będzie Alex. Puk, puk, puk! Jest tam kto? Chyba jakaś niemowa. No dobra, spróbujmy ją wydostać stąd. No, byłaś. Nie. Czy to ci wygląda na Alex? To jest Alex, która zamieniła się w szkieleta. Która stwierdziła, że na Halloween, który się w sumie zbliża, będzie miała strój szkieleta. Oczywiście wygląda fajnie, podoba mi się, również kręci głową. Co ty mu zrobiłaś? Czekaj, czy ja mogę wtedy? Nie, 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 nie! Patrz, mogę ich zmieniać między sobą! Ej, fajne to jest. Okej, to jest sztos, ale nie rób tak już Steve'owi. Dobrze. Biedny Steve. Połóż się tutaj. Do tego dojdzie twoja Alex. Alex, proszę bardzo, miłej ranki. A teraz idziemy do siódemeczki. Pod siódemką mamy, to jest niby kilof, ale zobacz... Nie, to nie będzie kilof. To będzie znowu jakiś klot. Tym razem mamy tutaj piec i zaraz go złożymy. No jemu trzeba dać łuk, przecież szkielet zawsze ma łuk. Dobrze, ma... proszę o, bardzo, piecyk. Ma już piec. Ogrzeje się, bo w sumie nie ma tłuszczyku, który by go grzał. Teraz idziemy do ósemeczki. Pod ósemeczką, moi drodzy, mamy tutaj kolejny... Diament? Nie, to nie jest diament. Nie, diament. Nie wiem. Widzowie, napiszcie, jeśli wiecie, co to takiego jest. Czy to jest diament, czy to jest coś innego. Gotowy prezentuje się tak wśród naszych pozostałych klocków. I teraz mamy dziewiąteczkę, czyli wszystko idziemy ładnie po kolei, sprawnie, nie ma co. Prezencik, jakie to jest malutkie. No może nie takie małe jak łuk. Łopata? Ale to jest chyba łopata, tak mi się wydaje, diamentowa. Co nie? No, jak sama łopata. Tak, bardzo ładna, bardzo mi się podoba. I ogólnie wczoraj dodałam filmik właśnie na Muffinart Gaming, ponieważ co piątek zawsze jest tam nasz odcinek, a na ostatnim odcinku ja i Kitek mieliśmy pojedynek. Kto
kto z nas lepiej poprowadzi cukiernię, którą wylosowaliśmy. Oczywiście filmik macie tutaj, zapraszam was tam cieplutko, mam nadzieję, że wam się spodoba i jeśli przyjdziecie z tego filmiku właśnie na tamten, to napiszcie w komentarzu łopata, a ja wam szybne serduszko. No dobra, dziesiąteczkę mamy tu i znowu patrz, cóż... To będzie postać, będzie Alex. Postać. Ty mówisz albo... Ja mówię, że Creeper. Creeper? Creeper? No. Zombiak, ja zombiaka strzelam. Puk, puk. Wow, aż taki dziwny dźwięk. Jakbyś popukała do Creepera, to by... Zombie... Ej, no nie oszukuję! Trafiłem, ale kłamca! No nie no! Wygląda trochę jak UFO, nie uważasz? Jak takie UFO. Mm. Oni nawet rękami ruszają, podnoszą je. Tak. Nie wiedziałam, no to jest czadzio, ale ja nie mogę. Wiecie, czego mi brakuje w nim? Świątecznego sweterka. I czapeczki tak samo. Może będzie coś jeszcze? Chodźmy teraz do jedenasteczki. Świnko, jak uważasz? Jedenasteczce będzie jakaś postać? Wątpię. No to idziemy. To jest składania. Tak, łódka. Masz rację. To nie. Jest po prostu deski, nie? Deski. Patrz. Łódka to jest. Jak ja mam ją złożyć? Moment. Wiesz co, wiesz skąd wiedziałem, że łódka? No. Bo tu jest narysowane z boku łódka. Nie podglądaj. Jeju, znalazłem tylko składanie. Można podglądać. Czajcie, jak to złożyłam. O ja. I mamy dwa wiosła do tego. Więc jest sztosik. No dobra, tego się nie spodziewałam. Patrzaj. Czy dwie osoby się... O nie, wiosło mi wypadło. Jeszcze jedna osoba. Nie no, co płynie. No dobra, masz wiosło. Drugie wypadło za burtę. I przejdziemy sobie teraz do 12. To był sztos. Nie spodziewałam się czegoś takiego. A w 12, czyli w połowie naszego kalendarza mamy naklejki. Czy to są... Są lilie wodne. Myślę, że to są emeraldy na początku, tak przez kamerę. To są naklejki jako lilie wodne, czyli na naszym i później planszy możemy je przykleić. Odkładam je na bok. Chociaż to jest takie jak na 12, to jest takie troszeczkę 3x3 okienko. No tak, bo ja chciałem wiosło podnieść. O, to wodne. Daj mu, żeby dał radę dopłynąć do Mówinkowa, czyli różowej krainy. Nie. On lepiej niech nie płynie. Racja. Mamy kawiarnię dla potworów, nie pamiętasz? Palusi zrobił na tym odcinku, także koniecznie tam też zajrzyjcie, a my pójdziemy do 13 pechowej albo szczęśliwej. Czy ona się okaże szczęśliwa, czy pechowa? Co to jest kamień? Co to jest? Czekaj. Co to jest takie małe? Jakie to jest tycie? Co to jest? No powiedz mi co, to był niby nether. Ja wiem co to jest. To jest gunpowder, czyli proch strzelniczy. Z creepera wylatuje. Nie pytaj mnie. Zgadlibyście? No taki tyć to jest. Czyli to musi być jakiś creeper. To jest przecież oczywiste. No dobra, idziemy do 14. Tu nie będzie postaci, bo tu nie ma drzwi. I w 14 mamy TNT. No to prawie creeper. TNT już jest gotowe i może postawmy je z daleko od naszych postaci. Jakbyś tak na wszelki wypadek, okej? Okay? Idziemy do 15, w której mamy creepera. Ja wam mówię, że to jest creeper, to było TNT. Gadaliśmy o creeperze, więc to będzie creeper. Puk, puk, puk. Ojej. Wow. Zgadłam. Co? Ja cię kręcę. Oszukujesz. Podejrzałaś specjalnie pewnie. Nieprawda, zobacz, ale to jest czad i nawet ma właśnie te swoje niby nóżki, czy coś takiego. Połóżmy go obok TNT, czyli będzie tutaj bardzo dobra mieszanka po prostu, więc wy lepiej się odsuńcie. Alex jeszcze nie mamy, więc Alex na pewno też musi gdzieś tutaj być. 16 mamy ogień, po prostu nisko. Ej, ładne jest, nie uważasz? No. Fajne. Z deskami tutaj jest okej, okay. Więc wy się ogrzejecie, to będzie tak świąteczne ognisko z twoimi kumplami. Tak wszyscy się lubicie, że się zaraz porozwijacie. Do domu! Wystarczy, że tylko on przyjdzie. No tak. Się zabawa skończy. No teraz zaraz skończona? Nie, jeszcze nie, ponieważ zostały nam jeszcze tyle okienek, pani świnko. Prosimy się posunąć na tą stronę i otwieramy kolejne. W kolejnym mamy to z dynia. Patrz, mamy zombiaka. Mamy kościotrupa. Teraz będziemy mieć dynię i jesteśmy gotowi na Halloween. Jeśli lubicie Halloween, koniecznie napiszcie nas w komentarzu Halloween. A ja nie wiem, czy wy pamiętacie kalendarz adwentowy, który robiła Muffinka. W nim tak samo masz, proszę, pokaż, co zrobiłaś w nim. To był stary twój kalendarz jeszcze z naszymi starymi. Wow, zobaczcie. Czy różne rodzaje bloków, tak więc troszeczkę większe. Było to naprawdę mega sztosem. A teraz powiedz, co chciałaś nasze powiedzieć. Nasze stare skiny były. O, ja cię kręcę. Słuchajcie, bo właśnie teraz przyszła pora, by trochę pomarudzić na ten kalendarz, ponieważ dynia nie ma dołu. Dynia, no nie ma. Zapomnieli dać tutaj jednego. Obcięło im się. Nie, ty nie rozumiesz, to nie jest dynia. A co? Muffinka, czekaj. Nie. Oj, mufineczko, po to jest wycięte dół. Przepraszam. Ale czad, przepraszam. Oj, ale to jest mega. Ej, no nie, no to jest rewelacja. Dobra, zwracam honor, to jednak jest fajne. Teraz mamy dalej, 18. 18 mamy po prostu dirta z trawą. Czyli gras. Mamy już dirta z trawą, oczywiście taki jest w Muffinkowie w ogóle nam niepotrzebny, bo Muffinkowo jest totalnie, totalnie różowe. Właśnie, kto pamięta? Kto pamięta, z czego jest zrobione Muffinkowo zamiast trawy? Tu jest taka mała podpowiedź, oczywiście piszemy w komentarzach, już więcej nic nie mówię. To jest pytanie dla czujnych. A teraz mamy drzwi. Błagam, to są ostatnie drzwi, więc tu naprawdę musi być Alex. Alex, proszę cię, wyłaź. Wyłaź, już miałeś czas, żeby się pomalować. Wyłaź, proszę mi. Alex chyba przesadziła z tuszem do rzęs, bo jakoś tak ściemniała. Nie uważasz? To jest Edzio. Kurczę, szkoda. Ale powiem ci, że ma bardzo ładne oczka, takie muffinkowe, bo ma fioletowe. Bardzo mi się podobają. I jeszcze Alex nie było w grze.
No trudno, w każdym razie będzie Enderman i któremu damy świąteczną czapeczkę, bo Steve już ma sweterek, więc Enderman. O, jak słodko wygląda. No, ej, słodko teraz. No, no to jeszcze do łódeczki go... Oj. Do łódeczki go damy, no dobra. I nasza świnka nie wytrzymała napięcia, więc teraz będzie mi towarzyszyła ta. 20 jest znowu taka tycia. Co tu będzie takiego małego? Ojej, jeszcze mniejsze to nie było. Co to może być? To jest oko kresu, czyli oko Endermana, można tak to nazwać. Ja myślałam, że to jest ogórek. No tak wygląda. Czyli w sumie fajnie się złożyło, że było przy Endermanie. To jest bardzo mądrze zaplanowane. Idziemy do 21, czyli już prawie święta. A po 21 mamy kolejny sześcion, czyli... To jest Shulker Box, czyli też z Endermana. One chyba są etapami poukładane, tak zauważyłem. A, czyli myślisz, że tu będzie Nether? Nie. Nie mam zielonego pojęcia, tutaj będzie wielki klocek. I prezentuje się pięknie. Ten by zdecydowanie pasował do mojego muffinkowa, więc kładę go obok Endermana. I idziemy do tego maleństwa kolejnego, matku, jakie to stycie wszystko. Kostko, poczekaj, ale to są dwie rzeczy chyba. Nie, to jest po prostu kostka z łapaczką, żeby móc ją ładnie złapać w rączkę. Ej, ładna jest, słodziutka. A gdzie jest piesek? Patrz, ale no mamy tutaj kościotrupa, więc w sumie... Oj, przepraszam. 23, moi drodzy, w 23 mamy... Coś na głowę. Ej, to są serduszka na głowę. No fajne. Ej, takie coś w Minecrafcie? Nie. Ja wezmę tego, dam. A może Ender ma takie serduszka? To jest opaska muffinkowa. Ja cię kręcę specjalnie dla muffinki. Ej, chcecie, żebym przerobiła jedną z tych postaci na muffinkę? Koniecznie napiszcie mi w komentarzu. A to zrobię na shortcie, na Muffin Art Gaming. Teraz przejdziemy do ostatniego okienka, moi drodzy. Ostatnie, czyli teoretycznie najlepsze. Ja bym zgadywała, że to jest jednak ten end, co nie? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, to jest nasz ciastek. Trafiłem, że piesek będzie. Żartujesz, mówiłeś? No bo powiedziałem ci, że jest kością, mówię, brakuje pieska. To mamy naszego psiaka i nasz psiak w Minecraftie nazywa się ciastek. I dosłownie tak czy on wygląda. Może w buzi trzymać kostkę? Sprawdź. Ale czad. Działa, wiedziałem. No powiem wam, to jest jeden z lepszych kalendarzy adwentowych, jakie otwierałam. Jest mega, mega sztosem. I fajnie, że przed Halloween go otworzyłam, bo mamy tutaj już poniekąd jakieś zapatrywanie się na Halloween. No i oczywiście możliwość przerobienia jednej z postaci na muffinkę. Moją muffinkę z muffinkowa. Bardzo mi się podobał ten kalendarz. I najfajniejsze okienko dla mnie to oczywiście ostatnie, czyli nasz ciastek. Ale pozostałe z Endermana na przykład i czapeczką też były sztosem. Koniecznie napiszcie, który z tych okienek podobał wam się najbardziej. Kinek, które to wie? Mich Enderman z czapeczką. Jest mega cute. A, tu jest jeszcze do złożenia. Ależ to, zobaczcie. To nie jest muffinkowa, to jest bardziej coś w stylu kitkowa, ale również jest mega urocze. Strasznie mi się to podoba i każdy z nich ma swój domek właśnie wyciągnięty z tego kalendarza. Wielki posąg świnie. Oczywiście zepsułam przez przypadek płotek, podzieliłam go na dwa, ale to nie szkodzi, bo to znaczy, że dwa domki też mają swoje płotki, a nie tylko jeden, więc jest nawet lepiej. Teraz mamy tutaj wodę z lilią wodną, jest sztos. Mi się on bardzo podobał, koniecznie stawcie dużo kciuków w górę. A w sumie, widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!